Dzień dobry Państwu. Michał Dworczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były szef kancelarii premiera, jest ze mną w studiu. Dzień dobry Panu. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Lubi Pan sport? Lubię niektóre dyscypliny. A zapasy w błocie? Albo w kisielu? Akurat tej dyscypliny nie znam. To jest, zdaje się, ostatnio najpopularniejsza dyscyplina w Prawie i Sprawiedliwości. Patryk Jaki postanowił bowiem rozprawić się z liderami Prawa i Sprawiedliwości i popłynął, mówiąc, że prezydent Duda i Mateusz Morawiecki, czyli premier Mateusz Morawiecki, jak wy mówicie, nie gwarantują tego, że PiS będzie rządził kiedykolwiek lepiej. To ich obwinił za wyborczą porażkę. Jeden tylko cytat. Musimy zadać pytanie, kto za to wszystko odpowiada i robić wszystko, żeby już nie miał na to wpływu ktoś te dziadostwo w Unii Europejskiej podpisywał. I jeżeli kolejny raz Morawiecki będzie premierem, to nie daje gwarancji, że nie będzie tak samo. Andrzeju Dudzie też mówił, że niepotrzebnie podpisał, odmówił podpisu pod Lex TVN i tak dalej, i tak dalej. No, przykro słuchać na finale kampanii samorządowej tego rodzaju wypowiedzi. Ja się z nimi głęboko nie zgadzam, a one w moim przekonaniu świadczą wyłącznie o jednym, że kolega Patryk Jaki szuka indywidualnej popularności politycznej, natomiast nie myśli o wspólnym wyniku Zjednoczonej Prawicy. Mówi pan, że to tak jak w 1 z 10, poproszę na siebie? No tak to wygląda. Niestety część koleżanek i kolegów z Solidarnej, a dzisiaj z suwerennej Polski, nie wszyscy, ale część z nich w ten sposób funkcjonuje. Dzieje się to ze szkodą dla całego obozu Zjednoczonej Prawicy. Czyli on szkodzi, Patryk Jaki i suwerenna Polska szkodzą całemu obozowi. Takie wypowiedzi oczywiście szkodzą wizerunkowi Zjednoczonej Prawicy. Można prowadzić dyskusję, z tym nie ma żadnego problemu, ale jeśli ktoś chce prowadzić dyskusję, powinniśmy wewnątrz obozu wyjaśniać sobie wszystkie wątpliwości, a publiczne wypowiedzi tego typu są niewłaściwe w moim przekonaniu. Nie jest przypadkiem tak, panie ministrze, że po prostu on zna siłę suwerennej Polski, wie doskonale, że oni już weszli do Sejmu, mają 19 posłów, jeśli się nie mylę. Biorąc pod uwagę, że Patryk Jaki, jeśli mu nawet nie pozwolicie kandydować z list PiS-u do Europarlamentu, wskoczy sobie do tego Europarlamentu z list Konfederacji na przykład, to on jest kryty i fafarafa, on na tym rydwanie i tak wjedzie. Ja oczywiście nie znam planów Patryka Jakiego, natomiast od dłuższego czasu... to co mówią politycy PiS-u. To nie ja wymyśliłem. Od dłuższego czasu jest tak, że część polityków suwerennej Polski, w tym kolega Patryk Jaki, krytykuje mniej lub bardziej otwarcie linie partii czy działania Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli tak bardzo negatywnie oceniają to, co się dzieje w naszej formacji, jeżeli tak krytycznie oceniają kierownictwo, to zastanawiam się, co jeszcze robią w Zjednoczonej Prawicy. Dzisiaj to jest rodzaj układu pasożytniczego. To znaczy, korzystając z list Prawa i Sprawiedliwości, koledzy z suwerennej Polski trafili do Sejmu, do Senatu. Dzisiaj trafią do samorządów. Rozumiem, że mają też plany startowania w eurowyborach, natomiast sami grają na siebie. Uważam, że to szkodzi całemu środowisku. My bardzo długo jako Prawo i Sprawiedliwość, jako parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości nie reagowaliśmy na te publiczne zaczepki, ale dzisiaj już część parlamentarzystów, w tym ja, ma tego dosyć. To jak się powiedziało A, pan ma dosyć. Tak, mam dosyć tego typu działania, bo uważam, że to jest nieuczciwe. Jeśli powiedziało się A, to niech pan to powie do końca. Patryk Jaki jest politycznym pasożytem? Nie, uważam, że... Przed chwilą pan to mówił, ale nie chce pan tego powiedziałem, powiedzieć jasno. Powiedziałem o pewnej relacji, która w ostatnich latach powstała. I dopóki graliśmy wspólnie i zespołowo, tak jak w każdej formacji politycznej to powinno być, to była to współpraca bardzo dobra. Michał Dworczyk z Prawa i Sprawiedliwości jest naszym gościem. Panie pośle, to spuentujmy to jakoś, bo wasze wewnętrzne problemy to nie jest to, czym żyje cała Polska. To spuentujmy to tylko odpowiedzią na proste pytanie. Czy Patryk Jaki powinien kandydować z list Prawa i Sprawiedliwości w wyborach europejskich? Jeżeli będzie lojalny wobec Zjednoczonej Prawicy, jeżeli będzie akceptował linię Prawa i Sprawiedliwości, jak najbardziej tak. W przeciwnym razie uważam, że nie powinien. A on teraz
nie akceptuje przecież tej linii. Wyraźnie mówi, tak to wygląda, jeżeli dlatego ode mnie wyraźnie to będzie zależało, mówi Patryk Jaki, to ja będę robił inaczej. Dlatego powiedziałem, że jeżeli będzie akceptował program Prawa i Sprawiedliwości, kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, to jak najbardziej tak. To jest człowiek bardzo pracowity, posiadający wiele zalet. Ale jeżeli będzie grał na siebie, jeżeli będzie szkodził wizerunkowi Zjednoczonej Prawicy, uważam, że takie osoby nie powinny startować z naszych list. Ale muszę podkreślić jedną rzecz. Decyzje o kształcie list, czy do Sejmu, czy do Senatu, czy do samorządu, czy do Europarlamentu, o tych decyzjach, te decyzje podejmuje ścisłe kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, do którego ja się nie zaliczam. Ja wypowiadam swoją opinię. Szefem kancelarii premiera, ale również był pan przez jakiś czas wiceministrem obrony, stąd to pytanie jest pytaniem jak najbardziej na miejscu, a spytam o to, że z wartego 500 mln euro programu na zakup amunicji, który ogłosiła Unia Europejska, Polska dostała, uwaga, 2 mln euro. I te występowaliśmy chyba o 10 albo 11 milionów. Wystąpiliśmy o 11. Euro. Wystąpiliśmy o jakieś 500. Wystąpiliśmy o 11 z 500. Niemcy dostali chyba... Znaczy to trudno powiedzieć, ile dostali Niemcy, bo niemieckie firmy występują również jako Hiszpania czy Węgry. To ale prawda, inne... Rheinmetall ma tam swoje oddziały. Tak, tak mniej więcej 100 milionów do nich pewnie trafiło. My dostaliśmy 2. I co gorsza... Trudno nawet powiedzieć, że to jest wina tej wrednej Brukseli, prawda? Jeżeli pan chciałby szukać winnych, to trzeba byłoby przeanalizować ostatnie 30 lat, w trakcie których przemysł obronny był zwijany. Jak słyszę, panie ministrze, o ostatnich 30... Roku... Ale panie ministrze, sekundeczkę, bo jak ja słyszę o ostatnich 30 latach, to wiem, co pan do mnie mówi. To znaczy, to nie my za to odpowiadamy i to nikt za to nie odpowiada, bo to wszyscy. Uważam, że stawianie tej sprawy w taki sposób jest błędem, bo właśnie minister prowadzi Błaszczak do tego, stawia o sprawę czym w ten sposób. Mówi, pan że redaktor to... powiedział, ale... czyli przerzucaniem się odpowiedzialności. Wydaje mi się, że trzeba sobie zadać inne pytanie. A to pan pozwoli, że ja będę zadawał bardzo pytania, proszę. Jeśli pan pozwoli. Bo pański kolega partyjny, wicepremier i minister obrony, pan Mariusz Błaszczak, mówi wyraźnie, to rząd Platformy Obywatelskiej odpowiada za to, że dostaliśmy te marne eurocenty. Ponieważ rząd Platformy Obywatelskiej również ma w tym swój udział. Natomiast dlaczego rząd PiSu 2015... wystąpił o 11 milionów z 500? Dlatego. To jest 1/50, wystąpiliśmy o 2%. Będę miał szansę na 30 sekund odpowiedzi. Czas start. Jest to wynik kondycji polskiego przemysłu obronnego, a ta kondycja jest wynikiem zaniedbań z ostatnich 30 lat. W 2015 roku staliśmy przed dylematem, czy skupić się na skokowym zwiększeniu potencjału obronnego, czyli zakupach sprzętu, bo jest zagrożenie bardzo poważne ze strony Rosji, czy rozbudowie przemysłu obronnego. Wybraliśmy to pierwsze, starając się jednocześnie rozbudowywać przemysł obronny tam, gdzie to możliwe. W ciągu ostatnich 4 lat przeznaczyliśmy na dokapitalizowanie spółek PGZ 2 miliardy złotych. I te 30 sekund minął też nasz czas na antenie RMF. Dalszy ciąg tej rozmowy. Także pytanie o to, czy mój gość razem z Mateuszem Morawieckim będzie zakładał nową, konkurencyjną dla PiSu partię oraz o fantastycznych taśmach pana prezesa Obajtka. O tym wszystkim w RMF24 i w naszych mediach społecznościowych. Zapraszam. No to właśnie, rozumiem, że w tej sprawie również PiS nie ma sobie nic do zarzucenia, bo my chcieliśmy dobrze. Panie ministrze... To jest pana interpretacja, ja tego nie powiedziałem, że ja tak rozumiem. To jest źle moja pan rozumie. To proszę mi wytłumaczyć, jak to powinienem zrozumieć, wielce szanowny panie ministrze. Wielce szanowny panie redaktorze, powinien pan to zrozumieć w najprostszy z możliwych sposobów. No proszę mnie pouczyć. Nie, ja tłumaczę, jaki jest mój panie punkt widzenia na tą sprawę. Pan tłumaczy tak. Panie myśmy redaktorze, zrobili wszystko. Nie, a ja... nie zrobiliśmy wszystkiego, zrobiliśmy bardzo dużo. W 2015 roku na zakup sprzętu było 3,5 miliarda złotych wydawane. W zeszłym roku było to ponad 50 miliardów. Wydaliśmy to był te wysiłek, pieniądze, panie szanowny panie ministrze, rządu w Korei Prawa i Sprawiedliwości. Wydaliśmy te pieniądze w Stanach Zjednoczonych, nie wydaliśmy tych pieniędzy w Polsce. Nie, i teraz, wydaliśmy... Czy ja mogę coś powiedzieć we własnym w końcu studiu? Panie redaktorze, 2 miliardy złotych... Fakty są takie, że z 500 dostajemy 2.
miliony. I pan tak, przychodzi ale... do mnie do studia i mówi, to nie my, to Platforma, 20... to nie my, to SLD. Nie, w 23 roku na tylko, na dokapitalizowanie, tylko na dokapitalizowanie przemysłu obronnego w PGZ-cie wydaliśmy ponad 1,5 miliarda złotych. W którym roku? W 23. A proszę przypomnieć mi, od kiedy rządzicie? Bo to był ostatni od rok, jesieni... rok, w którym oddawaliście tak, władzę. I właśnie panu redaktorowi tłumaczyłem. Czyli i przez 8 lat nie zdążyliśmy. Oczywiście, że... Och, po prostu jesteśmy takimi bardzo, bidulkami. Bardzo pana przepraszam, bardzo ale proszę. Modernizacja zakładów Łucznik w Radomiu, gdzie zaczęto produkować karabinki Grot, za 0,5 miliarda złotych Panie pierwszy ministrze. Kontrakt pozwolił przez zmodernizować lat, tą firmę Polki do i poziomu europejskiego. I panie ministrze, czy teraz ja mogę w HSW, mieć czas nie na 30 sekund, Bumar, tylko na przykład to są wszystko na 10. fakty, o których warto pamiętać. Proszę tylko o 10 i teraz, sekund. Panie redaktorze, panie ministrze, bardzo, państwu, bardzo państwa przepraszam, ale jeżeli tak będzie wyglądała ta rozmowa, to będziemy musieli ją zakończyć ja już walczę teraz. O fakty, panie redaktorze. Panie ministrze. Pan nie walczy o fakty. Pan walczy o to, do czego się pan przyzwyczaił. Czyli o to, to nie jest, proszę pana, pan mnie myli z Danutą Cholecką. Nie, panie nie jest pan w gościu wiadomości. Z nikim pana nie mylę. Pan wybaczy, odnoszę takie wrażenie, że pan się przyzwyczaił do zupełnie innych standardów. I nie chodzi teraz o to, czy ja panu przerywam, czy nie. Tylko o to, że pan nie pozwoli nawet zadać pytania, bo panu się nie podoba jego treść. Z jednego powodu, bo pan redaktor nie pozwala na to pytanie odpowiedzieć. A ja tak? chciałbym, żebyśmy poważnie rozmawiali nie, o faktach. Panie ministrze, niech się pan nie gniewa. Fakty są także takie, że rządziliście przez 8 lat i pan mi mówi, że w roku oddania władzy, w 23 podjęliśmy jakieś działania w polskiej grupie zbrojeniowej. To ja panu, pan wybaczy, ja, panu mówię ja dokończę coś to pytanie po przecinku. Dobrze? Otóż jeśli tak jest, to pan wybaczy, panie ministrze, zmarnowaliście 8 lat i to są fakty, których wasza zadowolona mina oraz pustosłowie nie zmienią. Nie wiem, czy pan to odnosi do mnie, czy do tak. kogoś innego, ale wydaje mi się, że w przeciwieństwie do pana posługuje się faktami i konkretnymi cyframi. A 8 lat to nie są fakty, prawda? Nie, to są to fakty. Jest wymysł. I pominął pan drobny szczegół, jakim było powiedzenie przeze mnie, że podjęliśmy decyzję o tym, żeby skokowo zwiększać zdolności Wojska Polskiego, dokonując zakupów to wam się naprawdę ze Stanów udał. Był to ze skok Korei. Na stanowiska tak. nie. i skok na kasę. Ale no to możemy tak rozmawiać, tak, tylko że to nie rację, ma kompletnie możemy. Sensu. Jak a pan chłopik z mastalerkiem o faktach mają takich jak zwiększenie partię, liczby Wojska Polskiego z 95 do ponad 120 powiedział tysięcy Mariusz Błaszczak, nie chcę rozmawiać, bo to jest nieatrakcyjne, rozumiem. No bardzo mi przykro, no, ale to nie jest poważna rozmowa. Jaki gość, taka rozmowa. A, dziękuję bardzo. Jaki prowadzący, taka rozmowa. Tak, właśnie. Założy pan po nową partię. Po tych uprzejmościach możemy przejść do innego tematu. Panie ministrze, czy założy pan nową partię razem z Mateuszem Morawieckim? Od 22 lat jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości i nie zamierzam angażować się w żadne inne projekty polityczne. Mm-hmm. Jak chłopik z mastalerkiem mają to robić, to nie wróżę temu przyszłości. Odpowiedział Mariusz Błaszczak. Na co wywołany do tablicy prezydencki minister, pan Marcin Mastalerek, odpowiedział mu, żeby się Błaszczak zajął wreszcie robotą, bo się przez ostatnie 8 lat nie zajmował. Emocje polityczne końca kampanii samorządowej. Jak rozumiem, pan kandyduje w wyborach do Europarlamentu i panu się te emocje udzielają, ale proszę mi powiedzieć w takim razie, czy pan może nam zagwarantować, że nie powstanie żadna nowa partia po wyborach samorządowych, do której pan wstąpi? No, ja na pewno do żadnej partii się nie wybieram. Nie słyszałem też o tworzeniu nowej partii, a te wypowiedzi wkładam w kategorię właśnie emocji politycznych. Ja się nie wybieram do żadnej nowej partii. Tak. Dzisiaj. Tak, bo w ogóle nie ma żadnej dyskusji na temat żadnej nowej partii. No dobrze, ale to jest bardzo ważna deklaracja. Pytam, jaki jest termin ważności tej deklaracji? Panie redaktorze, no w ogóle nie rozumiem tego pytania, tak jak panu powiedziałem. Chętnie wytłumaczę. 20... Chodzi mi o to, kiedy się pan nie wybiera, bo pan się dzisiaj nie wybiera, bo jej nie ma, ale jak na przykład nowa partia powstanie we wrześniu. A jeżeli meteoryt spadnie na Polskę w sierpniu? To no, wtedy to być może to nie jest, padnie, to nie powstanie. To jest takie gdybanie, które w moim przekonaniu donikąd nie prowadzi. Tak pan uważa? Tak uważam. Czy Mateusz Morawiecki i pan założycie nową partię, czy nie? To zależy od pana, panie ministrze. A to, czy meteoryt na Polskę spadnie, czy nie, pan wybaczy
to PiS nawet w największych latach świetności również być może, świetności nie miał na to wpływu. Panie redaktorze, wracając do pańskiego pytania. Są to spekulacje i fake newsy, jak się dzisiaj zwykło mawiać. I proszę zwrócić uwagę, że obaj cytowani przez pana politycy, czyli i Mariusz Błaszczak, i pan Mastalerek, powiedzieli o tym w swojej wypowiedzi, pomijając wszystko inne. Czy Daniel Obajtek zbierał kwity na ludzi Prawa i Sprawiedliwości? Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, dobrze, że nie. Wątpię w to bardzo. Mamy taśmy Obajtka. Najpierw dwa cytaty. Będę musiał to jakoś sam pikać, bo tego się nie da zacytować w radiu. Najpierw Daniel Obajtek, który mówił o taśmach z Kornelem Morawieckim, których to taśm poszukiwał, taśmach, na których Kornel Morawiecki coś tam ustala z prezesem GetBacku. Takie nagranie, mówił Daniel Obajtek, ma służyć temu, by tych skór w końcu na smycze pozawiązywać. By tych, no nie będzie, sukin kotów na smycze pozawiązywać. To nie jest pomysł na to, żeby pozbierać kwity i szantażować kogoś? Panie redaktorze, nie wiem, czy taka rozmowa miała miejsce. Nie wiem, co to, to za nagranie, dobre, czy stenogram. Taki, oczywiście to nie był Daniel Obajtek. Takiego Obajtka można kupić w dowolnym sklepie z Obajtkami. Nie, pan sobie żartuje, ale przyzna pan, ja pokazuję, że na razie... jakie macie kadry. Nie. Lepszy cytat mam dla pana o wicepremierze cytuje... Jacku Sasinie. Przepraszam, trzeba bardzo zrobić tak, żeby go żeby go krew zalała. Oni chcą mnie wykończyć. Otóż pomijając te słowa, które muszę wypikać, tłumacząc to na polski, muszę ja wykończyć Sasina, bo jeśli tego nie tak, żeby go krew zalała i na smycze go pozawiązywać oczywiście, bo inaczej on mnie wykończy. Proszę pana, to nawet nie są walki buldogów pod dywanem. To jest jawna gangsterka polityczna. Gdyby tak było, jak pan mówi i cytaty te, gdyby pan okazały się prawdziwymi, zgodziłbym się z panem. Natomiast, ale to nie są prawdziwe cytaty, bo to nie było prawdziwe. Ale panie redaktorze, Obajtek, a pan wie o tym, że to jest prawdziwy cytat? Nie. I bo pan, mam wrażenie, opiera się na informacjach dostępnych w mediach, tak? Gdybym ja się opierał nawet na informacjach... Nawet Piotr dziennikarz, który poszedł do Obajtka między innymi po to, żeby załatwić tam robotę swojemu ojcu i swojej żonie, co zresztą pokazuje fantastyczne standardy. Otóż nawet Piotr Nisztor nie protestuje przeciwko temu, nie mówi, że to są sfabrykowane taśmy. Ja na szczęście tego nie wiem, a chciałem dokończyć zdanie, jeśli pan pozwoli. Gdybym wierzył w to, co mogę przeczytać w sieci, w różnych mediach społecznościowych, które powołują się na różne źródła, w różnych służbach, w prokuraturze i jeszcze nie wiem gdzie, to bym musiał uznać, że jestem szefem mafii śmieciowej. A jako żywo nie jestem i nie miałem nic wspólnego z żadną firmą śmieciową. Ja rozumiem, że pan nie mówił o sobie. Proszę? Nie, nic, nic. Tak, mi się coś tam wymsknęło. Pan pozwoli, że wrócę do Daniela Obajtka, dlatego że to bardzo jest bardzo proszę, wasz... to pan jest gospodarzem tej rozmowy. To jest wasz... No miło, że po 18 minutach tej rozmowy... Ale do czegoś, w czymś się zgodziliśmy po 18 minutach, to sukces. To wasz cud. To w końcu Jarosław Kaczyński mówił o nim per Daniel wszystko mogę Obajtek. To człowiek, który zrobił fantastyczną karierę i nie przeszkodziło mu w tym ani marne wykształcenie, ani powiedziałbym, no już taka chorobliwa wręcz służalczość wobec obozu Prawa i Sprawiedliwości, który no, dał mu robotę, więc nic dziwnego, że się mu odwdzięczał jak mógł. Tylko niech mi pan powie, naprawdę, to jest obraz partii, która jest przeżarta własnymi konfliktami, w której jeden drugiego szantażuje, wynajmuje ludzi, jeśli to jest też prawda, żeby śledzić swoich przeciwników politycznych, a szef największego koncernu w Polsce chce wykończyć wicepremiera, a innego, czyli premiera, chce zawiązać na smyczy, żeby go mógł szantażować taśmami z jego ojcem. Jeżeli to nie jest obraz największego upadku, jaki można sobie wyobrazić, to ja nie wiem w takim razie, jaki mógłby być większy upadek. Teraz mogę? Tak. Bardzo dziękuję. Punkt pierwszy. Opiera się pan na niesprawdzonych doniesieniach medialnych. Punkt drugi. Gdyby te rozmowy były faktycznie w zacytowanej przez pana formie prowadzone,
są one, absolutnie z panem się zgadzam, naganne, nie powinny mieć miejsca. Punkt trzeci. Daniel Obajtek dał się poznać jako bardzo sprawny i skuteczny menadżer. I tyle w tej sprawie mogę powiedzieć. Mogę pana spytać o pańską prywatną opinię? Bardzo proszę. Pańskim prywatnym zdaniem. Proszę mi nie mówić, że o tym będzie decydowało kierownictwo. Ja już znam te refreny, naprawdę. Pańskim prywatnym zdaniem. Czy Daniel Obajtek byłby wzmocnieniem list Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego? Myślę, że jest osobą popularną i na pewno wiele wyborców Prawa i Sprawiedliwości mogło być zainteresowanym głosowaniem na niego. A pan chciałby, żeby on na takich listach się znalazł? Proszę mi wybaczyć, ale nie zajmuję się układaniem list do Europarlamentu. Ja wiem o tym. Ja nie pytam pana, panie ministrze, czy on się na tych listach znajdzie. Dlatego nie będę prowadził takich dywagacji. Co pan skończył? Przepraszam, jakie studia? Historię. Pan powinien pamiętać, mimo że pan trochę później studiował, słynnego profesora Jarama Macierzewskiego, który na pytanie o Katyń odpowiadał: moje zdanie jest takie jak zdanie Związku Radzieckiego. Pan ma takie samo zdanie jak zdanie partii. My to nie wiemy. Ja powiedziałem, panie redaktorze, że nie będę w tej sprawie prowadził dywagacji, bo uważam je za bezcelowe. Ja rozumiem, że fajnie jest podpuszczać czy namawiać polityków, albo prowadzić w taki sposób rozmowę, żeby jeden polityk krytykował drugiego polityka. Ale ja panu powiedziałem tylko tyle i aż tyle, że nie będę odnosił się do niepotwierdzonych tekstów, które publikuje jeden czy drugi portal, to punkt pierwszy, a punkt drugi, jeśli chodzi o Daniela Obajtka, powiedziałem, że uważam go za sprawnego menadżera, a czy będzie kandydował, czy nie będzie, to nie są moje decyzje. Pan mnie nie słucha i nie musi pan tego robić tak normalnie, ale wypadałoby, jeżeli pan chciałby się odnieść do tego, co mówię. Otóż ja nie namawiam pana na krytykę, wręcz przeciwnie. No nie, namawiam... Pan pozwoli. Namawiam pana na pochwały. Na to, żeby pan pochwalił. To właśnie pochwaliłem Daniela Obajtka, mówiąc, że jest sprawnym menadżerem. A czy Jacek Kurski, sprawny menedżer z Banku Światowego, wybitny ekonomista, trzeba przyznać, również przydałby się wam na listach do Europarlamentu? To ja powtórzę jeszcze raz, bo może niewyraźnie to powiedziałem. Nie będę komentował... Ja wiem, moje zdanie jest takie, jak zdanie Związku Radzieckiego. Nie będę komentował kolegów w mediach... Wierny sługa prezesa. Naprawdę. No nie, ale panie redaktorze, no możemy prowadzić w ten sposób tą rozmowę. Nie, naprawdę, nie chce, najwyższe loty dziennikarskie. Okej, to proszę dalej. Daniel, jakaś złośliwostka, coś, co o, by... biedactwa, naprawdę. Żadne biedactwa, po prostu komentuję sposób prowadzenia 8... tej rozmowy. Tak? Tak. Bardzo panu dziękuję. To naprawdę koniec i to nie wynika z tego, że ja się poczułem dotknięty, tylko czas dobiegł końca, jak tam mam zegar, to tam już jest napisane koniec absolutny. Panie ministrze, bardzo panu serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję panie redaktorze. Państwu również. Do widzenia.